Straszka Neda. Raz pewien chłopiec zwierzątko mieć chciał, a pieniądze jedynie na traszkę małą miał. Nazwał ją Newton i dbał o nią tak, a ona była smutna, wciąż leżała jak flak. Chłopiec w sklepie znalazł ratunek i kupił swej traszce przepyszny poczęstunek. Newton, urósł ogromny, Newton, fajny i mądry, Newton, nieobliczalny jest. Newton, duży i mały, Newton, różne przygody ma. Randka w kinie. Oddasz mi moją kurtkę? Nie możesz iść na horror do kina w kurtce. Musisz wyglądać. Nie. Nie. Tak. Nie tak. A, już mam. Nie zamierzam tak nigdzie wyjść. Ale horrory są straszne i śmieszne. Musisz się przebrać, chociaż kiełki. Proszę, proszę. Dobra, tylko kły. Ekstra, bo nie chciałbym, żeby ludzie wzięli cię za jakiegoś dziwaka. O, refy, wiem skąd dochodził ten krzyk. Część druga, trójwymiar. Tydzień temu widziałem półgodzinny trailer i tak jak myślałem, zabójcą jest... La 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 la, nie mów mi la 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 le. Le. Ten kot. Ty wszystko zwalasz na koty i nie masz racji. Ale tym razem to był kot. Uważasz, że koty zatopiły Titanica? Przecież to bzdura. Ty ich po prostu nie lubisz. Cześć, Ned. Wybierasz się do kina? Nie do wiary, że ludzie przebierają się, żeby obejrzeć jakiś głupawy horror. Ja przyszłam na dramat w wersji dubbingowej. Amor, amor, amor. Co za zbieg okoliczności, ja też. Jeśli na to pójdziesz, nie będziemy przez całą noc trząść się ze strachu pod twoim łóżkiem. Cześć, jestem Ricky i nie noszę przy sobie więcej niż $20. Co jest dziwne, bo najmniejszy popcorn kosztuje tu 85. Za polewę o smaku niepodobnym zupełnie do niczego płacimy oddzielnie. Cześć, jestem Dicky, jestem bileterem. Nie noszę przy sobie baterii za więcej niż $20. Wkrótce na ekranach kin, Zagubieni w przestrzeni. Stary, lecimy w tę mańkę. A ja ci mówię, że w tamtą. No coś ty. Było bum. Zębacze, które pożarły Kanadę. Zębacz to jest miły zwierz. Co pozostało z pewnego pokoju z widokiem? Zaczyna się. Oj, brat, ja tak cię kocham. Na pewno nie kochasz mnie tak jak ja ciebie, babi. Już dawno tak świetnie się nie bawiłam. Dziękuję, Ned. Przepraszam, że cię nie wyciągnąłem. Byłem w sali obok i wiesz co? To nie był kot. Ale mógł być. Ściskała moją rękę i płakała na mnie całe 2 godziny. Ręka trochę mnie boli, ale w życiu się tak świetnie nie czułem. Dobrze się bawiłeś w kinie, skarbie? Wybieramy się z tatą do meblowieżowca. Wyprzedaliśmy wszystkie zbędne meble, więc mamy miejsce na nowe zbędne meble. Dobrze. No to co robimy? I chcesz się wybrać na poszukiwanie złota do Sierra Madre. Jak sobie zasłużysz, to dostaniesz starą krówkę.
Nie chcę się bawić ani nic jeść. Chcę znów iść do kina z Lindą. Jasne! To coś naprawdę strzela Jerry'ego Bruckheimera. Albo... trochę utyłem, ale ciągle lubię się bić ze Steven Seagalem. Nie chcę iść na film sensacyjny. Zabiorę ją na romans. Żartujesz? Na wszelki wypadek uszyłem sobie poduszkę z gąbki, żeby Linda miała w co płakać. Czy grają coś smutnego takiego o uczuciach? Musi być jakiś film o rozterkach miłości, cierpieniach zakochanych i bólu rozstania. Twoje życzenie to dla mnie rozkaz. Zaraz czegoś poszukam. Niestety, ta pańska lampa ma za mało pamięci operacyjnej. Wystarczy nowe oprogramowanie i siedmiolatek, który je zainstaluje. A co powiesz na szezlong? Kupmy biurko, którego nie będziemy używać, i krzesła. Szanowni Państwo, i to piękne powietrze wokół Was. Słyszeliście o dzisiejszej ofercie? Dostaniecie 3 centy zniżki, jeśli włożycie perukę, kostium i zdejmiecie okulary. 3 centy, tak? No to biorę. Amor, 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 część druga. Hej, mam dobre wieści! Szkoci nauczyli się gotować? Nie! Wiem, gdzie grają Amor, Amor, Amor! Część drugą! Coś dla bardzo zakochanych! Kino chyba było z drugiej strony budynku, a jedynka dopiero weszła na ekrany. Hej, Arystoteles powiedział: koniowi, który płacze na twoim ramieniu, nie zagląda się w zęby. Lecę po Lindę! Już nakręcili drugą część? Arystokrat powiedział: wsadź rękę w zęby konia. Co? Podobno ludzie tak na tym płaczą, że bileterzy chodzą w kaloszach. Cześć, to znowu ja, Dicky. Proszę za mną. Raju, te multipleksy budują coraz mniejsze. Taśma im się zacięła. Zaczyna się. Patrz na ten wielki salon. Smutne, co? A co z muzyką? To nie było romantyczne. Tak lepiej. A gdzie brat i babi? O, jaki świetny stolik! Można go postawić obok twojej skrzynki na narzędzia. Ja tu nic nie widzę. Gdzie jesteśmy? Są jacyś starsi. Tak, są w wieku moich rodziców. Co oni mówią? Nic nie słyszę. Powiedziałem! Skarbie, z tej miłości starzejemy się, a ja ślepnę. Och, brat, będę cię kochać aż do chwili, gdy ktoś kupi tę straszną otomanę. Babi ma jakiś dziwny głos. To pewnie przez ten uraz głowy, pamiętasz, w części pierwszej. Ała! Moja miłość jest prawie tak wielka jak ten ból. To najbardziej romantyczne wyznanie, jakie słyszałam. Wstawaj, ty fajtłapo. Jedziemy na 17 piętro obejrzeć meble biurowe. Myślisz, że te 3 centy odliczą też od podatku? Nie licz na to, Eryku. Przecież to są handlowcy. Gdybym miał pieniądze, kochana, kupiłbym ci parę traszek. Myślałam, że brat jest bogaty. Och, brat, to niesamowite, że oddałeś swoją fortunę mojemu ojcu, żeby nie wstydził się biedy. Traszki to fajne zwierzaki. Zrobiłem to z miłości i dla podatków. Takie to smutne i jakieś bardzo traszkowe. Jaka dziwna zmiana sceny. Ale smutna, nie? Tama, zaraz pęknie i woda zatopi miasto. Musimy w biurku mojego ojca znaleźć bilety autobusowe i uciekać. Nie ma sensu, skarbie. Jeśli nie kupię sobie prawdziwego samochodu, rodzice wydadzą cię za innego. To jest
jest kredens mojego byłego potwornie zazdrosnego chłopaka Serża. Och, Brett, uważaj na tę sosierkę! Miałem nadzieję, że ten doktor przywróci mi wzrok. Ale teraz rozumiem, że to tylko szafka pod telewizor. Stracił ostatnią nadzieję. Choć to jest wszystko, co zostało uratowane z powodzi, którą jedynie traszki przeżyły. Nasza miłość będzie trwać na wieki. Panie, ja chyba dobrze wiem, co mówię. Gdzie są nasze 3 centy za te przebieranki? Tu jest chyba napisane, nie ma prawdziwej miłości. Ależ Ned, taka miłość istnieje. Tyle razem przeszli powodzie i rozterki i niezrozumiałe gapienie się na szafki nocne, ale brat i babi pozostali razem. Słyszałem, że Amor, Amor, Amor 3 grają jutro w tym nowym kinie koło supermarketu. Lubię to uczucie, kiedy wychodzi się z kina na światło dzienne. Chwila! Potrafiłem przerobić kupowanie mebli na niezły film o miłości. Więc co to dla mnie? Ubezpieczenie na każdą kieszeń. Cytując T.S. Eliota, kwiecień to najokrutniejszy miesiąc, zaś najniebezpieczniejsze są lody myszołapkowe. Hej, co robisz? Nie mogę wyjść, więc inwentaryzuję swoje rzeczy. Geniusz! Dlatego ty jesteś panem, a ja tylko zwierzęciem i poprawiaczem miny Billy'ego Idola. Popraw nosie, Idol. Hej, ja też spiszę swoje rzeczy. Co mi potrzebne? No tak, ołówek, temperówka, akwarium i kamień. 2 gryzysy zamków nie wiadomo skąd. Właściwie to mało mam. Chodźmy na dół i poszukajmy rzeczy, które mógłbym sobie wziąć i mieć na własność. Nie możemy zejść, u rodziców jest gość. Może być i kość. A teraz zadam ci zagadkę. Miasto w starożytnej Persji, słynące z kamiennych pałaców i pięknych rzeźb. Chodzi ci o Persepolis, a gość to taki ktoś, komu podaje się na najlepszych talerzach. Jaki piękny talerz, aż się boję z niego jeść. Nie wygłupiaj się. Jemy z nich cały. Uważaj, tylko nie upuść! Macie tyle pięknych rzeczy i to mnie właśnie najbardziej martwi. Co masz na myśli, Judy? Tę wykwintną porcelanę i te gustowne meble, a także ten niezwykłej urody obiekt. To ryba lampa. Żarówka to bańka powietrza wychodząca z ryby. Nie widać tego z twojej strony, bo zasłania ją klosz. Eryku, Sharon, obawiam się, że jesteście niedostatecznie ubezpieczeni. Na szczęście dla was mam nową pracę. Sprzedaję polisy. Gratulacje. No ale wiesz, nie mamy aż tylu rzeczy. Gadanie. Czy wiecie, ile jest wart ten królik z muszelek? Dolara. Ale to było 6 lat temu. Toż to antyk. Figurka kapitana Ocelota, pudełko kosmitów, kawałek plastiku ze sznurkiem. A, to chyba ręka żołnierzyka. Moja lista jest krótsza niż żywot muszki owocowej. Jeśli żyję tylko jeden dzień, to dlaczego tracę pół życia na latanie w kółko? Wiem, być może ludziom też by to wystarczyło, by osiągnąć szczęście. Jedyne, co mam, to ta rzepa. A po lunchu będę miał już tylko obierki pozostałe z rzepy. Chcę chodzić po zwykłych ulicach i poznawać zwykłych ludzi. Łasica paragwajska robi sobie z tych muszli gniazdo. Gdyby jakaś łasica wam to skradła, to już koniec. Nie jesteśmy ubezpieczeni od łasicy. A co zrobicie, jeśli rosyjska trupa baletowa rozbije wasze lustro z podobizną Gina Wildera? Oni w tych baletach strasznie machają nogami. Na tej płycie jest napis "Nie łamie się". A jest złamana. To rzadka rzadkość. Nie macie ubezpieczenia na wypadek, gdyby pod wpływem ciepła stopiła się w całość. Na szczęście jest już nowa polisa, która zabezpieczy was przed tymi wszystkimi okropnymi ewentualnościami. Jej, to jest niesamowita okazja.
Eryku, gdyby spotkała nas któraś z tych wielce nieprawdopodobnych tragedii, to byłby jedyny sposób, by zastąpić nasz pojemnik na guziki i bezcenne bibeloty po babci nowymi. No to gdzie są ci wszyscy szczęśliwcy, którzy mają jeszcze mniej niż ja? O! Ja jeden na świecie mam tylko kamień i akwarium. Oprócz Ludwika Klunderbuka, który za oszczędności życia skonstruował samochód ze zupy. Nie mam rzeczy. Ty masz ich wiele. Też chcę mieć rzeczy, tylko że nie wiem jakie. Pomyśl, co lubisz najbardziej. Chodzić za tobą. Wszędzie, 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 wszędzie. Co najbardziej lubisz robić? Czekać, aż wrócisz do domu, jeśli cię w nim nie ma. I ćwiczyć serdeczny, powitalny uścisk na tej szafie. Rzeczy to są po prostu rzeczy, nic więcej. Ale większość ludzi ma swoje ulubione przedmioty i to są ich rzeczy. A, przedmioty! Ha, ha, kumam! Ned, musisz wiedzieć, że nabyliśmy drogą, ale potrzebną polisę ubezpieczeniową, więc nie idziesz do koledżu. A zamiast obiadu będziemy pić letnią wodę z kranu. Co? To prawda. A jeszcze sprzedaliśmy garaż i prawo własności do ogródka. No nie. Co ja lubię, co ja lubię? Zwierzątka! Ale nie chcę, żeby Ned był zazdrosny. Lubię podróże, ale nie chcę rozstawać się z Nedem. Ani z płatkami śniadaniowymi. Uuu, kompas, który pokazuje tutaj. Lubię naturę. Ale jest jej za dużo. Aha! Ned, poznaj moje rzeczy. Rzecz Ned. Ned to rzecz. Moim ulubieńcem jest swój pełen zapachu natury. Newton, mamy problem z ubezpieczeniem moich rodziców. Ubezpieczenie? A to po co? Na wypadek, gdybyś stracił jakąś rzecz. Problem w tym. Mógłbym stracić swoje rzeczy? Tam, gdzie góry wysokie i wciąż leje deszcz. Zgubiłem swoją biedną kurzą głowę, kompas, który zawsze pokazuje tutaj i swój pełen natury. Jak można stracić swoje rzeczy? Powódź, kradzież. Kradzież? To dlaczego ludzie nie budują murów, że mysz się nie przeciśnie? Pi, 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 pi. Idź sobie, wielki zły kocie. Wiesz, Newton, chodzi o to... Ned! Muszę lecieć. Rodzice wydali wszystkie pieniądze na bezsensowną polisę, a ja teraz muszę trzymać latarkę, kiedy szperają w śmietniku przed restauracją. Serio? Rany! Nasza rodzina ma kłopoty! Nikt nie będzie dzisiaj spał. Rozsiodłać konie, rozpalić ognisko i zjeść tyle fasoli, ile kto tylko zmieści. Rzeczy są ekstra! Lubię mieć. A dzielić się? To już nie. Dobranoc rzeczy. Dobranoc opakowania, w których są rzeczy. I czerwone balony. Zmniejszamy się! Co tu robią te bezużyteczne śmieci zabezpieczone super ultra turbo laserowym systemem? Czy wiesz, gdzie to znalazłem? Na śmietniku! Mamy większe zmartwienia. Czytaj! Lordzie, przestudiowałem ten dokument i doszedłem do wniosku, że tu jest coś napisane. Moi rodzice płacą straszne pieniądze, żeby ubezpieczyć kilka gratów na wypadek jakichś nieprawdopodobnych zdarzeń. Czy ty mnie słuchasz? Przepraszam. Czy powiedziałeś dziób? Nie! Czy wszystkim już kompletnie odbiła palma? Lubię swoje zabawki, ale jeśli się zniszczą, to trudno. Pojemnik na guziki przydaje się, ale to nie jest jakiś niezastąpiony skarb. Te rzeczy mają wyłącznie sentymentalną wartość. Sentymentalną wartość?
Taką wartość mają rzeczy, do których jest się szczególnie przywiązanym. Jak to, pudło? Nie jestem przywiązany do kawałka deski z gwoździem. Chociaż może być bardzo pożyteczna. Newton! Tak, najlepsze co mam, to moje uczucia dla ciebie i dla tego domu. Już bez ogródka i garażu, niestety. Pieniądze odzyskamy tylko wtedy, kiedy zajdzie któreś z tych niemożliwych zdarzeń. Już wiem! Buonasera, signore i signora. Jakie piękne muszelki! Riku, co się dzieje? Z winicy, proszę. Haj, haj! Do widzenia. Judy, w tobie cała nadzieja. Nie uwierzysz, ile spotkało nas ostatnio nieszczęść. Ależ to jest niemożliwe. Czołem, misie, kangury i dziobaki. Jestem wąchaczem ciast z Australii i zamierzam ukraść papierki od cukierków z twojej torebki. Ha. Strzałka! Uff, no to też mamy ubezpieczenie. Lombard. Zauważyliśmy, że ma pan złamaną płytę królika z muszelek i lustro z Wajderem. Możemy dać za wszystko tylko 700 tysięcy dolarów. Dziwne, to już dzisiaj trzeci. Jak nie będziesz dla nich twardy, to cię wykołują. Wyłudzanie ubezpieczeń jest łamaniem prawa. To robota wyłącznie dla zawodowców. Już nigdy żadna rzecz nie stanie między nami. Żegnaj, słoju z zapachem natury. Będzie mi ciebie brakować. Pa! Opracowanie wersji polskiej na zlecenie Minimax Start International Polska. Reżyseria Ewa Złotowska, dialogi polskie Ewa Mart. Dźwięki montaż Jerzy Wierciński, kierownik produkcji Paweł Araszkiewicz. Udział wzięli Newton Jacek Kawalec, Ned Elżbieta Kopocińska-Bednarek, Sharon Anna Gornostaj, Erik Arkadiusz Jakubik oraz Krystyna Kozenecka, Cynthia Kaszyńska, Agata Gawrońska, Jerzy Mazur, Wojciech Paszkowski, Jarosław Boberek, Robert Tondera, Cezary Kwieciński, Paweł Iwanicki, Marek Robaczewski. Śpiewał Jacek Kawalec.